Czuliście się kiedyś jak złapani w pułapkę? Bez żadnego wyjścia z pomiędzy otaczających was problemów? W Orestei Aeschylosa Orestes jest złapany w taką pułapkę. Pochodził z rodziny, którą delikatnie mówiąc nie możemy nazwać najszczęśliwszą. Jego ojciec złożył w ofierze jednej z bogiń swoją własną córkę. Sam został w odwecie zamordowany przez swoją żonę. Orestes zobowiązany był do pomszczenia ojca, by sprawiedliwości stało się zadość. Jednak zabicie matki było dokonaniem kolejnej zbrodni. Dlatego Orestes był rozdarty. Sprawiedliwa odpłata zrodziłaby kolejną niesprawiedliwość. Dokonał tego czynu, ale był ścigany przez Erynię, boginię zemsty. Nie mógł normalnie żyć. Gdziekolwiek się nie udał, tam Erynie go dręczyły. Nie było dla niego wytchnienia, nie było odpoczynku, nie było odkupienia. Było ciągłe gnanie naprzód, byle uciec, byle dalej. Ta historia kończy się procesem, jakoby pierwszym w Atenach. W jej wyniku Orestes zostaje uniewinniony i odtąd ten sposób karania zastąpić ma szukanie pomsty. Ta opowieść pokazuje, czym było szukanie zemsty w starożytnych społeczeństwach. Było wyrównaniem szal, przywróceniem równowagi światu, wypełnieniem obowiązku wobec wszystkich ludzi wokół. Aeschylos opowiada jednak historię, w której pragnienie zemsty, czyli zadośćuczynienia i sprawiedliwości, prowadzi do kolejnej niesprawiedliwości. Od mordu do mordu. Dlatego dokonywanie zemsty jest zastąpione procesem. To wyrok staje się sprawiedliwością. On jest odpłatą, przywróceniem świata na właściwe tory i otwarciem bramy do pełnego życia, wolnego od obowiązku prowadzącego do zbrodni, wolnego od ścigających Erynii. Mówię o tym, bo dzisiejsze teksty w książeczce z Biblią na co dzień uderzają w te same struny, ale nieco inaczej. Gdy w Psalmie 138, w wersecie 8 czytamy „Pan dokona tego dla mnie”, musimy popatrzeć na kontekst, na werset wcześniejszy, który mówi o utrapieniu i o wrogach. Znaczenie słów hasła Starego Testamentu na dzisiejszy dzień brzmi: Pan dokona pomsty dla mnie, odpłaci moim wrogom, czyli przywróci świat na właściwe tory i pojawi się w nim miejsce dla mnie. W uszach współczesnych ludzi te słowa brzmią złowrogo, ale w rozumieniu tamtych czasów Bóg Mściciel był Bogiem Odkupicielem, obdarowującym życiem, wyciągającym z poniżenia, przywracającym godność. Stary Testament zawiera dość prostą wizję sprawiedliwości, a to oznacza, że prędzej czy później pojawi się konflikt wartości. Tak jak pokazał to Aeschylos, tak jak widzimy w Ewangeliach, gdzie nieraz pojawia się konflikt pomiędzy uczonymi w Piśmie, dla których litera przepisu była najważniejsza, a Chrystusem, który w przepisach widział tylko realizację największego z przykazań, przykazania miłości. Dlatego dopełnieniem słów psalmu są słowa z listu do Filipian, 1:6. Mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dni Chrystusa Jezusa. Apostoł mówi w tych słowach, poza konkretnym nawiązaniem do bieżącej swojej sytuacji, o dobrym dziele jako procesie przemiany, która jest udziałem Filipian, a która oparta jest na Chrystusie i w Nim może się wypełnić. Chrystus jest odpowiedzią na pragnienie sprawiedliwości, bo On spłaca to, co ludzie są winni Bogu i sobie nawzajem. Przywraca równowagę. Odpłata i zemsta nie są już gwarantem porządku świata. Nasze wewnętrzne Erynie mogą odpocząć. Siostry i bracia, są różne klatki, różne pułapki, w które możemy wpaść w życiu. Konflikty wartości, z którymi musimy się mierzyć. One mogą zrodzić nasze Erynie, gnające nas i nie dające spokoju. Dla Orestesa uwolnieniem był sąd. Dla nas też. Sąd, który uwolnił nas, bo Chrystus odkupił naszą winę. Dzięki temu otwiera się dla nas przestrzeń do życia. Przestrzeń, przez którą możemy przejść wolni, a nie gnani przez nasze własne Erynie.
Nie oznacza to bezkarności, nie oznacza nieomylności. Oznacza to tyle, że naszą relację do świata i ludzi nie musi już porządkować pragnienie odpłaty, ciągła buchalteria, ile jesteśmy winni, a ile nam się należy. Tę logikę zastępuje inna, wolności i miłości. Mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił do dni Chrystusa Jezusa.